przez obecność pana prezydenta, głowy państwa polskiego, zda się, że cała Polska z nami dziś śpiewa dziękczynne tedeusze. Za tę obecność wśród nas w tym momencie jesteśmy szczerze wdzięczni. Dziś w tej sztafecie pokoleń nasze miejsce, nasz czas. Od nas zależy, czym i jak go zapiszemy. Sukcesami czy porażkami. Wasze miasto chlubnie wpisało się w historię, tradycję i polską kulturę. Znaczoną pracowitością, mądrością i talentami mieszkańców. Przywiązanie do miejsca rodzinnego, pielęgnowanie tradycji i obyczaju widać tu na każdym kroku. 700-letnia metryka zobowiązuje. Zwłaszcza dziś, kiedy sami możemy budować wolną ojczyznę. Wczoraj o nią walczyliśmy. Wierzyliśmy, że nasze zwycięstwo otworzy drogę do normalności. Dziś dla tej normalności pracujemy.